Posłuchajmy Słowa Bożego na dziś z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go zapartym tchem. Kiedy zaczynamy rozmyślać nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, to od razu przychodzą na myśl słowa świętego Pawła, który mówił, że to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To znaczy moje serce, moje życie, ja jestem świątynią Ducha. Ale to, że ja jestem świątynią Ducha Świętego, nie oznacza automatycznie, że nie mogę zrobić ze swojego życia, ze swojego serca bazaru. To znaczy miejsce, gdzie mogę kupować i sprzedawać. Gdzie chcę kupować uznanie, szacunek, i możliwie nawet miłość innych ludzi za rachunek kłamstwa, pozwolenia na grzech i tolerancję złu. Arcybiskup Fulton Sheen kiedyś powiedział, komentując ten fragment Ewangelii, chrześcijańska miłość znosi zło, lecz go nie toleruje. Czyni ona pokutę za grzechy innych, lecz nie jest liberalna w stosunku do grzechu. Chrześcijańska miłość przebacza grzesznikowi, lecz nienawidzi grzechu. Jest ona niemiłosierna wobec błędu w jego umyśle. Miłość chrześcijańska zawsze na powrót przyjmuje grzesznika na łono mistycznego ciała, lecz jego kłamstwo nigdy nie zostanie przyjęte do skarbca jego mądrości. Prawdziwa miłość pociąga za sobą prawdziwą nienawiść. Ktokolwiek utracił zdolność moralnego zgorszenia i pragnie wypędzić kupców ze świątyń, utracił również żywe, żarliwe umiłowanie prawdy. Miłość chrześcijańska nie jest zatem łagodną filozofią o nazwie żyj i pozwól żyć. Nie jest ona rodzajem tkliwego sentymentu. Miłość chrześcijańska jest natchnieniem Ducha Bożego, które każe nam miłować piękno i nienawidzić brzydoty moralnej. Jezus Chrystus chce nauczyć nas prawdziwej miłości bez tolerancji złu w moim życiu. Napisane jest, dom mój będzie domem modlitwy. To znaczy, moje serce może być domem Ojca. Może być namiotem spotkania. Kiedy przestanę pozwalać sobie na kłamstwo. Na kłamstwo w moim życiu, w moim sercu. Czytamy dalej. Cały lud słuchał go z zapartym tchem. Prawda pociąga. Prawda zachwyca. Ale mało kto szczerze i rzeczywiście może ją przyjąć. Amen.